Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z The Infected i oczywiście bardzo dziękuję za wszystkie łapeczki i za wszystkie komentarze pod odcinkiem ostatnim. Moi drodzy, cóż, zostały dwie wioski, tak jest, wioska u góry, wioska na dole. Myślę sobie na dole, później myślę u góry, no gdzieś musi być ciężarówka. Wiecie co, stwierdziłem, myślę, jadę na północ, myślę, to będzie dobry pomysł. Jedziemy. Tak jest, muszę zdobyć tą ciężarówkę, choćby ze względu na prędkość podróżowania po mapie. No bo ta mapa jest duża, wiecie co? Tak samo zasoby, no patrzyłem ile zasobów będę potrzebował w ogóle do stworzenia, kurczę, no zaplecza energetycznego, taka prawda. I tego jeżdżenia będzie naprawdę dość sporo. O, czekajcie, bo już tu coś na mnie warczy, tylko nie z której strony. Panie Zompiru, gdzie pan jesteś? Pan tutaj na mnie zaszczekał. A, tu jesteś, niedobruchu. Dobra, dobranoc. I tak jak mówię, sporo będę potrzebował surowców, tak jest, aluminium, miedzi, w ogóle właściwie wszystkiego, bo i śruby, i kable, przewody, no mnóstwo tego będzie, więc myślę, że jednak ta ciężarówka to będzie dobra opcja. Mam nadzieję, że w tej wiosce się znajduje, że jednak nie w tej na dole, bo będzie lipa. No nic, i tak czy siak tam podjadę, bo tak jak mówię, to muszę zdobyć. Tym bardziej, wiecie co, no zrobiłem też to, co mówiłem w odcinku poprzednim, że w tych trzech jaskiniach, gdzie miałem ekstraktory, dorzuciłem po jeszcze jednym. Tak jest, miedź, kobalt, aluminium, ale właściwie zapomniałem o ołowiu. Zapomniałem o ołowiu, no właściwie ołów można byłoby spokojnie wydobywać ręcznie, tak? Ale myślę, że no jednak jaskinia z ołowiem to też byłaby dobra opcja, tym bardziej, że ołów jest mi potrzebny do stali, tak jest, żelazo, ołów, te sprawy. Myślę, czekajcie, tu przeszukiwanie zacznę może z tej strony. Krysia jest, proszę bardzo, dzień dobry, bardzo witaj ciężaróweczko, jak ja się strasznie cieszę, że ty jednak się tutaj znalazłaś. Fajna ciężarówka, fajnie wygląda w ogóle, super bajer, dobra. Co ja, tak, oczywiście ja, żeby nie było, wiecie o co chodzi, już wziąłem całą skrzynkę stali, całą skrzynkę żelaza, myślę, naprawię sobie to, plastik tak samo zabrałem ze sobą, gin wampiru, wszystko do naprawy. Mam nadzieję, że też nic się nie zmieniło, wiecie co, w kwestii paliwa. Że tego paliwa jednak nie musiałem przynosić ze sobą, bo właściwie to nie mam. Ale dobra, trzeba to naprawić. Ja mam przy sobie, tak, plastik mam i mam części mechaniczne. Plastik dorzucimy, dobra. A teraz poprosiłbym to. Dorzucimy sobie sztabki stali. No i panie, no i tak to można już jeździć po wsi. Ja jestem w ogóle ciekawy właśnie prędkości poruszania się, bo pisaliście mi, Cyber, ty mi to pisałeś, że to jest jednak ekspresówka. Że to jest mega i w ogóle. Dobra, patrzeć mogę. Hamulec ręczny. Światła, wyjdź z ciężarówki, włącz silnik. R. Oho, dobra, czekajcie, tutaj patrzę, co tu mamy. Paliwko. Czyli pół baku, no czyli wszystko się zgadza. Trzeba byłoby stąd jakoś chyba wyjechać, mnie się wydaje, tylko nie wiem jak. Łomatko, no szalone, faktycznie jakoś tak porusza się dość dziko z tego co widzę. Czy ja się zmieszczę między tymi drzewami może? Dobra, zmieściłem się, super. Panie, normalnie jak track simulator, nie? Czekajcie, co? Aha, tak, hamulec ręczny. Wyłącz silnik i wyjdź z ciężarówki, jest na E. Aha, no dobra, fajno. Co tu jest? Dodaj pola na zwierzęta, weź pola na zwierzęta. Dobra, tu nic nie ma. Dobrze, mój drogi wózeczku, ty już jakby tutaj jesteś troszkę taki useless, bym powiedział. Tak cię zabrać ze sobą nie mogę. No przydałby się hak, wiecie o co chodzi, nie? Przydałby się hak, to była fajna opcja. Dobra, ja te skrzynki mogę przenieść, tak? N, dobra. O, co ja mogę na przykład tutaj sobie, tak, o, postawić? Ciekawe, czy to jakieś dziwnie jest w ogóle. Nie no, chyba na pace bardziej bym powiedział.
Tylko w jaki sposób? Czekajcie, bo to trzeba tu jakoś ogarnąć, tak? Tak, skrzynkę sobie mogę, o. No ale myślę chyba nie, czekaj, o. Dajmy ją na przykład tutaj. No, panie. Mogłoby być takie autodopasowanie. Drzwi, skrzyni, ładunku. A, pani, ja, widzisz, bo to tak można tworzyć. Kierowniku złoty. No dobra, no jak tak, to tak. Znaczy ja mogę dać na przykład. Aha, ja nie mogę wskoczyć na to, tak? A nie, mogę? Nie mogę. No tutaj mogę, dobra. Tu sobie popatrzymy. Tak, myślę, skrzynkę sobie dam jedną na drugą. Zastanawiam się jeszcze, jak. O, jakbym cofnął tę skrzynię, czy ja. Albo nawet nie cofał, czy ja na przykład tutaj mogę teraz dorzucić jakieś zwierzęto, jakbym upolował. Czy ja bym je był w stanie tutaj wrzucić? Od ciekawostka, poczekajcie, bo tu zostały tak. Zostały mi skrzynie. Skrzynie na kamienie. Kurde, jak to dziwnie w ogóle. Przypasowuje. Co, że ja mógłbym to tak dać? No, nie powiem, trochę dziwne. Trochę dziwnie to łapię. Tak samo zastanawiało mnie to, dlaczego łapię na skrzynię, przynajmniej zwykłą skrzynię, że łapało tutaj na tym, na nadkolu. No, trochę dziwnie to wyglądało, ale dobra. Spróbujmy zrobić taką abstrakcję. Bang. Jestem ciekawy, czy ta skrzynka pojedzie ze mną, czy też nie. Bo to jest tak, jak kombinowałem z wózkiem, z układaniem tych skrzyń. O, ciekawe, jakiego właśnie. Co się stanie, jak ja sobie stanę tutaj, przepraszam bardzo. Czy ząpir mnie tutaj kilim? Czy on będzie biegał jak pajac i nic z tego nie będzie? Aha, no będzie biegał jak pajac. No dobra. Poczekajcie, ciężarówka? Nie, nie ma jakiejś wytrzymałości, chyba. Nie, nic nie widzę, żeby tu było. Chodź, ząpur, chodź, chodź. Zaraz zaczynasz w czapę. Dobra, czopka, idziesz spać. O, piasek, fantastycznie, zawsze chciałem piasek mieć. Kurde, jak to fajnie tutaj wygląda. No, tu się wysilili ze szczegółami, nie? Taki silniczek zrobili. No i fajna ciężarówka. Naprawdę wygląda ładnie. Czekajcie, to muszę przestawić. Jakoś. Nie, ja nie chciałem zeskakiwać, przepraszam bardzo. Dajmy to tak. Teraz to wezmę jeszcze raz. O, proszę bardzo. O, i czy ja to, jak ja to mogę zrobić? Tu nie bardzo. O, ale tu bym mógł postawić, tak? Chociaż tak szczerze powiedziawszy, to ta skrzynia na kamienie to mi jest tak średnio do szczęścia tutaj potrzebna. Bo jakoś kamieni specjalnie zbyt dużo nie zbieram ze sobą. Co ja. O, właśnie tu. Ale tu fajnie wywija tym, nie? Co jest grane? Do czegoś mi to tutaj przyciąga, bo widzę, że tu się robi taki zielony. Tylko czy się uda? Czy się wstrzelę, czy też nie? Czy nie za bardzo. O! Kurde, dobry motyw. Znaczy, ciekawe, czy mogę. Czekajcie, zrobimy to tak. Czekajcie, ja mogę z obu stron to zrobić? Coś takiego? No, zaraz to sprawdzimy. Czekajcie, stanę sobie tu, gdzie byłem. I. Nie, nie, nie. No, tu tego nie chcę postawić. Bardziej by mnie to interesowało. Czekajcie, czy ja mogę wskoczyć na tą skrzynię? O, tak. Dziękuję bardzo. Spróbuję cię obrócić, bo to ja by przedtem miałem obróconą, ale dobra, zaraz zobaczymy, czy. Tu też byłoby tak do zrobienia? Chyba nie bardzo, więc wydaje mi się, że to chyba jest jakiś gliczak. To, że mi się ustawiła skrzynka tak. No ale kurde, mi się niech zostanie. Zobaczymy, jak będzie. Właśnie. Czekajcie, odpalę jeszcze maszynę. Dobra, jak to jest? R silnik. Hamulec cyk, tak. Aha, no nie trzeba cykać. Dobra, przejdziemy kawałeczek. Hamulec. A nie, czekajcie, silnik trzeba wyłączyć. Czekajcie, bo jakiś ząpur tu na mnie warczy. To chyba ten pajac. Ty na mnie warczysz? Co to za warczenie? Halo, nie widzisz, że tutaj, kurde, furę mam, bryka jest. W ogóle król autostrady. No, w sumie działa, nic nie spadło. Okej, mnie to pasi. Dobra, panie wózek, pan tu zostajesz. O, taka prawda. Dobra, nacieszyłem się. Maszyna jest, maszyna stoi, fantastycznie. Podróż będzie po prostu zajebiaszcza. Teraz byłoby trzeba jeszcze tą wiochę przeszukać. Tak jest, tą wiochę byłoby trzeba przeszukać. Poczekajcie, bo ja w ogóle ze sobą tak. No tak właśnie. Ja mam ze sobą kupę krapu, który byłoby trzeba tutaj władować.
Tak, bo oczywiście po drodze standardowo musiałem się natknąć na całe stado zompirów. I wiem, jeszcze jedną rzecz zrobiłem. Tak jest, to o czym mówiłem. Hordy mam włączone na codziennie. Tak jest, hordy mam włączone jako wydarzenie codzienne. Dzisiaj powinno być już 7 albo 8 zompirów. I wiecie co, już przy ostatnim razem, jak już się tak zaczęły zlatywać i już nie biegły pojedynczo. To już nie były pojedyncze sztuki, jednak zaczęły biegać jakoś tak sensownie, po kilka sztuk. Co prawda większego problemu nie było, bo zaczęły się nabijać oczywiście na. Zaczęły się nabijać, kurczę, na kolce. Tak jest. Ale myślę sobie, że przy większej ilości zompirów, przy ich nabijaniu się. Po prostu tak na to, albo nie będą, jeśli się nie będą nabijały, no to będą atakowały te kolce, no to po prostu te kolce mogą umrzeć śmiercią tragiczną, zostaną zniszczone, a tego bym raczej nie chciał, tym bardziej jeśli tych zompirów będzie większa ilość, no to skończy się to tak, że zrobią mi wjazd na chatę. Tak jest. I będzie po prostu po imprezie. Tak jest. A ja bardzo bym nie chciał, żeby mi zniszczyły mój piękny domeczek, tym bardziej, że no, planuję teraz jednak rozwój w kierunku elektryczności. Oczywiście, jeśli łaskawie uda mi się tutaj znaleźć plany. Tu są cztery chałupy. Dobra, zróbmy to tutaj od lewej strony. Tak po kolei. Ta chata i ta. Dobra, to myślę, że tak by to można było zrobić. Zobaczymy, czy tu mnie zaszczyci. Słucha, cegła. Świetnie. Węgiel. Ja, dobre. Węgiel to teraz jest w cenie akurat. Kto pali węglem, ten wie. A to już swoją drogą to jest abstrakcja, to co to się wyprawia z tym upałem. Ja nie wiem, co się będzie, kurde, działo naprawdę w zimie. Nie wiem. Nie wiem, co to będzie i jest mi po prostu. No, szkoda ludzi, którzy mają ogrzewanie węglowe. Chociaż ja mam ogrzewanie gazowe i też nie wiem, jak to się skończy wszystko, nie? Ale wiecie co, zawsze można się przejechać do Ciuchlandu, nakupić sobie swetrów, futer, tak. I myślę, że jakoś tę zimę przetrwamy, nie? No. Można się też ogrzewać w blasku chwały. Jak ktoś lubi, to proszę bardzo, można się ogrzewać w blasku chwały. Nie wiem czyjej, na przykład, nie wiem, ja jak patrzę w lustro, to we własnym blasku chwały się ogrzewam, więc myślę, że jednak będzie spoko, nie? Jednak będzie spoko. Dobrze, śmiechy, chichy. Apteczka, proszę bardzo, apteczunia dla mnie. Kurde, to jest jakaś ceglana wiocha, bo widzę tu już któraś cegła z kolei. A swoją drogą cegły też zacząłem wytwarzać, no bo tych cegieł będę dużo potrzebował do stworzenia czego? Garażu. Oczywiście, że tak. I kolejna sprawa, właśnie, melon. Wiecie co, przyjrzałem się w ogóle melonowi, jako takiemu. I kurczę, melon ma, no poza tam walorami smakowymi, i witaminami, ma jeszcze plus 8 do energii. Czyli tu się pojawia dokładnie to, co mówiłem, że można by praktycznie nawet nie spać, zażerając się po prostu melonami na przykład, tak, żeby szybko sobie zregenerować energię. No to myślę, to byłaby całkiem spoko opcja. Dlatego dobudowałem jeszcze kilkanaście, chyba może 12 skrzynek, kurczę. 12 skrzynek dobudowałem na rośliny i właśnie tam posadziłem melony, bo ja miałem 12 sztuk tych ziaren. Myślę, kurde, sadzę, nie? To będzie fajne. Czekajcie, tu byłem. O, co tu mamy? O, demet. Dobra, projekt tarczówki stołowej. Spoko. A właściwie czekajcie, bo ja nawet się nie przyglądałem za bardzo. O co to chodzi z tą tarczówką? Tarczówką. Gdzie jest tarczówką? Warsztaty? Tarczówka stołowa, bo to jest, czekajcie, warsztat, piła stołowa, to jest tarczówka stołowa. A nie, chwila, moment, bo ja myślałem, że ona potrzebuje energii, a jednak nie. Sztabka żelaza, kobaltu, mechaniczne części elektryczne. Spoko, wszystko bym miał w domu. Że ona co, szybciej tnie te. A zresztą, wiecie co, postawię sobie i to sprawdzę. Tak jest, ja to na pewno sprawdzę. O, jest apteczunia. Na pewno to sprawdzę, bo. O, kolejne melony. Po tych desek też będę trochę potrzebował. Ruda żelaza, jasne, że tak. Co my tu mamy? Tu jest. O, glina. Super, zawsze marzyłem o glinie. Tu jest ziarno dyni, tu są kości. No dobra, ta chałupka by była i to jest. Nie, nie ostatnia. Jeszcze jedna powinna być. I to powinna być tamta.
Tak jest, bo tą pierwszą tutaj przeszukałem. Dobra. Sprawdzimy to. Dzień dobry. Czy zastałem Helenkę? O, pasta ziemniaczana też się przyda, jakby słońce zaczęło bardziej świecić. O, elektryczne części, tak, bardzo to lubimy. Spoko. Co tu mamy? Tu mamy rudę ołowiu. O, kolejna apteczka i puszka z olejem. No i to jest, proszę bardzo, to jest fajny dropik. Tak, to takie rzeczy to ja mogę znajdywać. Na takie rzeczy to ja się w ogóle nie obrażę. Czekajcie, tu byłem czy nie byłem? Części mechaniczne, bardzo przydatne, to wiadomo. Tu wlazłem, no dobra, no to idziemy na górę zobaczyć. Co mamy na górze? Ziarna ogórka i szynę. Spoko. Szyny nie potrzebujemy, bo mamy kilka. No i aha, właśnie, bo tak w komentarzach odnośnie tej szyny też mi napisaliście, że po prostu nie skacze ze skał, więc nie ma problemu. I nie zapowiada się, żebym miał sobie coś złamać, więc spoko, rozumiem, że złamania występują tylko i wyłącznie w momencie właśnie upadkowym, tak? Że jak pierdyknę skądś, czy coś takiego, że jednak w walce, czy coś w tym stylu, nic się takiego nie powinno wydarzyć. Czekajcie, suche ce. O, właśnie, tu się bardzo ładnie wpasowały. Wrzućmy tutaj wszystko, jak leci. Te pomniejsze rzeczy, dobra, to się już nie zmieści, skrzynka na dół. Okej. Chociaż czekajcie, takie rzeczy. Czy mi się tu wszystko to zmieści? O. To się stakuje, więc takie czwórki bym sobie tutaj wrzucał. Pastę zresztą też. Nie będzie większego problemu. Dobrze, brakuje mi tutaj jeszcze w tej wiosce jednego planu technologicznego. Ja naprawdę bardzo, bardzo bym chciał. Nie ukrywam prze to, że bardzo bym chciał, żeby tu się znalazło coś, co mi. Co, dzięki czemu będę mógł produkować prąd. Bo już naprawdę mnie świerzbi, wiecie co, tak przyjrzałem się tej pompie olejowej, no musiałbym też ekstraktor oleju postawić, prawdaż, żeby znowu zasilać te ekstraktory. Tym bardziej, że no, żeby zwiększyć produkcję, właściwie wydobycie, tak na dobrą sprawę, no to musiałbym jednak tych ekstraktorów zrobić więcej, myślę, po trzy sztuki w każdej jaskini. Po trzy sztuki w każdej jaskini, no żeby też nie jeździć po całej mapie, bo to trochę jest bez sensu, tak uważam. Tym bardziej, że jeszcze w grze nie zaimplementowano żadnych wydarzeń, nic, wiecie, co wymagałoby podróżowania po mapie większego na przykład. Poza tym, że wiecie, jak już wszystkie wioski odwiedzę, pozbieram wszystkie plany, zdobyłem ciężarówkę, to tak na dobrą sprawę jeździć, to będę tylko jeździł od jaskini do jaskini co jakiś czas, żeby pozbierać sobie urobek, tak? I tyle właściwie, tak? Bo nic więcej się tu jakby nie odbywa, nic więcej się nie dzieje. Więc ciężarówka będzie właśnie dobrą opcją na szybki transport pomiędzy jaskiniami. Czekajcie, rzućmy okiem, tak, żebym nie popieprzył. Tutaj jest, no tak, dobra, weźmiemy, czyli w ten sposób to pojedziemy. Zaraz tu zobaczymy. Może tu się znajdzie plan. Patrzymy oczami ciągle. Tu nie ma nic. Co tu? O, zepsute jedzenie, super. Zawsze chciałem takie coś. Chociaż to bardzo ważne, tak. Zepsute jedzenie jest potrzebne choćby ze względu na biopaliwko. Rozumiem, że to jest początkowe paliwo, że później z tego nie będę korzystał, bo będzie ekstraktor oleju. I będę mógł tworzyć właśnie puchy z olejem, dzięki czemu będę mógł zasilać pompę, tak? I ta pompa będzie zasilała ekstraktory. Spoko, super, fajna sprawa. Projekt turbiny wiatrowej, jak cudownie można było, dało się, dziękuję bardzo, cyk. Tak jest. Zostały mi do odkrycia właściwie dwa plany. Jak dobrze pamiętam. Potrzeba mi jeszcze technologia elektryczność, tak? Aha, że tutaj. Czemu to jest projekt elektryczność? Tarczówka, zadaszona studnia, turbina wiatrowa, panel słoneczny, ale co to jest technologia elektryczność? Co umyka? Co mi tutaj umyka w ogóle? Projekt elektryczność, destylarka. O właśnie, czekajcie, użyj do tworzenia karnistrów aha, puchy oleju, destylator oleju, dobra. Czyli tutaj będę. Ekstraktor oleju będzie wydobywał olej w puchach, a tutaj będę mógł robić karnistry. No i chyba z karnistru będę mógł tankować samochód, nie? No tak przynajmniej tak to ogarniam, że tak to powinno wyglądać. Czekajcie, no w tej zakładce tu już bym miał wszystko z tego co widzę.
To są inne. Warsztaty. Warsztaty też już mam wszystkie. Moc. No i w mocy zostało co? Tu mi został panel słoneczny. A, widzicie. Jeszcze skrzynka instalacyjna. To będzie to. Skrzynka instalacyjna kontroluje zasilane obiekty, pojedyncze przedmioty lub ich grupy. Dobra. To też mi wspominaliście, żebym sobie to już zaczął powolutku jednak ogarniać. Temat właśnie tej instalacji, bo tam będzie mnóstwo surowców. Mnóstwo surowców będzie trzeba. No dlatego cieszę się, wiecie co, że jednak zainwestowałem jeszcze w te ekstraktory. Trochę się namęczyłem, żeby je postawić kolejne i tak dalej. Więc kurczę, no byłoby trzeba zacząć stawiać turbiny. Tylko tak, teraz pytanie numer jeden. Moc, turbina. Turbina daje mi 20 jednostek mocy. Okej. O, 10 sztabek aluminium. Właśnie, sztabki ołowiu, sztabki kobaltu. No nie, no na razie nawet jedną by można było postawić właściwie. I jeszcze jedna sprawa. Inne obiekty moc. Pokażcie mi tą baterię. Ołów, aluminium, miedź i części elektryczne. To już można byłoby postawić, bo też mi, właśnie, też mi o tym pisaliście. Żebym właśnie się zajął większą ilością baterii. Żebym sobie jednak większą ilość baterii postawił. Chociaż interesuje mnie to, wiecie co, no bo żeby się baterie ładowały, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to powinno działać, żeby się baterie ładowały, no to musi być nadmiar energii, tak? Elektrycznej. A jak to wygląda, podnieś szkło, z zasilaniem? Właśnie, bo to jest też ważna rzecz. Na przykład tak, inne obiekty. Co tu potrzebowało prądu? Czy coś tu potrzebowało prądu? Nie, w tych warsztatach nie, w innych betoniarka 40. Aha, nie, no to ona nie będzie ciągła te 40 mocy non-stop, tylko wtedy jak ja ją będę na przykład używał, tak? Kruszarka do kamieni, domyślam się, że też w ten sposób będzie działała. Czekaj, ściernica to jest inny temat. Ekstraktor oleju. I właśnie, jak to teraz wygląda z ekstraktorem oleju? Jezu, 15 sztabek aluminium, masakra. Czy on będzie ekstraktował ten olej non-stop? Non-stop go będzie wydobywał, tak? Pozyskiwał i tak dalej. Więc teraz tak, no tych turbin jednak będę musiał trochę ogarnąć. No jeszcze dobrze byłoby ogarnąć te panele. Dobrze byłoby ogarnąć właśnie panele, bo one dają zdecydowanie więcej, bo chyba 40, jak dobrze pamiętam, tej mocy. No i wtedy też byłoby trzeba zabezpieczyć jakoś pewną ilość, o jajko, pewną ilość kurczę baterii, tak. Żeby ta moc, no po prostu, żeby się zbierała, nie? Żeby ją magazynować. A, czekajcie. Dobra, siadamy do samochodu. Bo teraz tak sobie myślę, dobrze byłoby ogarnąć te dwa plany na już. Tak jest, no i kurczę, no bo jak inaczej? Czekajcie, Dobra, odpalmy maszynę. Bo została mi ta wiocha na dole, więc myślę sobie, że byłoby trzeba ruszyć do tej wiochy na dole. No faktycznie, no prędkość jest zdecydowanie zacna. Nie wygląda to źle, ale model, kurczę, kierowania jest też taki dość rajdówkowy. Colin McRae, zaraz mi się przypomina. Dawne czasy. Łomatko, Krystyna, w ogóle nadsterowny samochód, co tu się dzieje? Jezu, dobrze, że mam gąsienicę. Drzewo, jeez, panie. Car accident tu się wydarzył teraz, w tym momencie. Czyli rozumiem, że ciężarówka jednak poza swoją wybitną prędkością, no to sterowność to ma taką średniawka bez rewelki. Zresztą chociaż co mnie dziwi, no pewnie w prawdziwym życiu, jakbym się tak rozpędził ciężarówką, to raczej tego zakrętu bym w ten sposób nie zrobił. Albo zrobił, ale tylko raz. Wiecie, o co chodzi. Czekajcie, jak ta mapa wygląda? O Jezu, faktycznie, kurde, ale ciśnie. No dobra, tu będzie trzeba machnąć w prawo. Jeszcze jakbym sobie zamknął tą mapę, o, na przykład tak. No i widzicie, i tak się kończy jazda z telefonem komórkowym, albo z gapieniem się na nawigację. Czekajcie, tutaj, dobra, jedziemy. Zostaw to drzewo, jedziemy dalej. Panie, no kierowca ze mnie taki, że szok. Ale to w takim, właśnie, i ciekawe, jestem ciekawy, w jakim tempie spala się w ogóle paliwo. Panie, hamuj. Bo znowu bym tutaj, kurde, nie wyrobił. W jakim tempie spala się paliwo? No, to jest bardzo ważna sprawa, teraz jak sobie o tym pomyślę. Ale nie widzę, żeby tu były jakieś, żeby to była jakoś. O, witaj pani Kozo.
Nie, no wygląda spoko. No kawałek przyjechałem. Wiecie co, bo zastanawiałem się właśnie pod względem, wiecie, innych gier, jak to jest na przykład rozwiązywane. Ilość paliwa, nie? Na jak długo w ogóle starcza i tak dalej. No na przykład czekaj, w Seven Days to Die? No tam nawet nie było tragicznie. Też na dłuższy czas starczał pełny bak paliwa. Ale na przykład State of Decay, no to już tam powiem, że nadmiernie. Tam bardzo szybko paliwko schodziło. I no praktycznie ciągle było trzeba tankować. Ciągle było trzeba tankować. No tak raz się miasto przejechało wzdłuż i wszerz i się okazywało, że już jest lipa, że już praktycznie nie ma benzyny. No to jest trochę słabe, nie? Chociaż no do specyfiki gry to nawet pasuje. To nie jest źle. Ła, jeez, drzewo. Czekajcie, bo teraz patrzę na te liczniczki, no tutaj mierniki i wszystko. Czy tu nie ma jakiegoś miernika wytrzymałości, żebym nie zajechał tej mojej wspaniałej ciężaróweczki? Ale wygląda, że chyba aż tak źle nie będzie. Nie wiem, od czego są te dwa po prawej. Te dwa małe. Co to w ogóle jest tam? Co mnie to tam pokazuje? Bo nie mam pojęcia. One są chyba takie. To są statyści. Wydaje mi się, że tak, że to są chyba tylko statyści. Dobra, gdzie. Aha, dobra, już wiem, gdzie my jesteśmy. Spoko, jedziemy dalej. Bo tu jest prosta droga. Ja nigdzie za bardzo. Nie, czekajcie, gdzie? Kurde, zajechałem teraz. Jezu, już tu jestem! Panie, co to się stanęło w ogóle, widzicie? Nawet nie wiedziałem, kiedy to przeszło. Ja myślałem, że tam jeszcze z połowa drogi będzie. Że tu będzie jeszcze połowa drogi do wiochy. A tu już jesteśmy na miejscu, panie! No to tak to może. Kierowniku złoty! No to zostanę w ogóle królem wsi w tym momencie, nie? Czekajcie, bo tu chyba widziałem przed chwilą zompira gdzieś, ale. Chyba stwierdził, że jednak nie, że sobie odpuści. No dobra, my jesteśmy tutaj, przepraszam bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć domeczków. 4 i 7 tu jest, dobra. Ja myślę, tą lewą stronę by tu można było ogarnąć. Najważniejsze, co mamy najważniejsze? No najważniejsze są plany. Najważniejsze są plany. Dzień dobry, witam serdecznie. O, i chyba już nawet mam. Proszę. Dzień dobry. Panel słoneczny. Dziękuję bardzo. Można. No, czyli został mi po prostu tylko jeden. Uj. Panie, mnie się pić chce. O, Krysia. Zjem se arbuza. Zjem se ogórki. Czy chcę ziemniaka? W sumie ziemniaka. A, zjem sobie, bo czemu nie? Dobra. I napiję się jeszcze trochę wody. Co ja to? Coś ja miałem mówić w ogóle. Super, dobra, jest panel słoneczny. Zajebiście, w ogóle superancko. Słucha cegła się przyda. Co ja potrzebowałem do panelu? To jest ważne. Czego potrzebowałem do panelów słonecznych? Żelazo, aluminium, miedź, kobalt. No, kto by się spodziewał, nie? Nic innego nie trzeba. Tam nie trzeba żadnych przewodów, tam nie trzeba żadnych kablów, tam nic nie trzeba. Tam trzeba tylko mnóstwo, 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 jeszcze raz mnóstwo wszystkiego właściwie, nie? O panie, kewlaru, tyle sztuk. No, kto by pomyślał? Może nawet jak mnie najdzie, to sobie machnę pancerz. Ten taki tam hard pancerz jest, nie? Ten kewlarowy i tak dalej. Bo czemu by nie? Dobra, czekajcie, jak to tu wygląda, jak te chałupy idą. Dobra, można by było myknąć te chałupę. Bo tak mówię, tak, trzeba mi ostatni plan. Ostatni plan technologiczny, już będę baronem technologicznym w tym momencie. Nic więcej jakby od życia nie będę potrzebował. Przynajmniej na jakiś czas. No na pewno dużo surowców. Coś na pewno będę chciał zrobić. Na pewno turbinę. Właśnie się zastanawiam. No, przynajmniej byłoby trzeba zrobić jedną turbinę i jeden panel słoneczny. No i oczywiście baterie do tego. Żeby energia po pierwsze się nie marnowała. Po drugie, żeby się magazynowała. No bo jak ja zacznę. W ogóle, kurde, ja bym to wszystkie te musiał sprzęty popostawiać i tak dalej. Zobaczcie, kupa roboty, kupa. Zasobów przede wszystkim, masa zasobów do zebrania. Także moje ekstraktory niech sobie tam pracują. No ale widzicie, to teraz się zastanawiam, bo tę pompę też by było trzeba ogarnąć. Ale przed pompą muszę mieć ekstraktor, bo coś musi jakby olej być skądś, nie? Chyba nie, no bo ta pompa nie działa na dobre słowo i marzenia. Tylko ja tam będę musiał chyba do tej pompy dorzucać paliwko, nie? Żeby w ogóle zasilała te ekstraktory. Co tu jeszcze mamy? Pucha z olejem, to się przyda. Kolejna apteczka. Co my tu mamy? Szkieło. Aha. Tu mamy piórko. A tam co leży?
O, sucha cegła, dobra, fajno. Też chciałem takie coś. Biopaliwko, pasta ziemniaczana. Dobra, ten dom byśmy mieli z głowy. Lecimy dalej. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. O ty, ząpuru, skąd ty się tu wziąłeś? Skąd ty się tu plączesz w ogóle, dziadzie jeden pod nogami? Nawet cię nie było słychać, chytrusie. Czekajcie, raz, dwa, trzy. To mam zrobione. Tej małej chałupki chyba nie paczałem. Czy paczałem? Zaraz popaczamy. Nie, chyba jej nie paczałem. Nie, nie paczałem jej. Co tu mamy? Pasta ziemniaczana. Dobra, bierę w ciemno. Ziemnior, dobra, leż sobie tu ziemnior, dam ci spokój. Gleba gliniasta. A dobra, bierzemy tego ziemniaka. Jak już zbieram, to bierę wszystko. Właściwie i tak powinienem tą żywność zbierać i zrobić sobie jeszcze kilka kompostowników. Po prostu skrzyń na żywność. Niech tam leży, niech się to na przykład psuje, tak? W razie W, nie? Żeby było. Jestem ciekawy, czy do ekstraktora, nie do ekstraktora, do pompy olejowej, czy ja na przykład mogę dorzucić biopaliwko w ten sposób, nie? Czy znowu będę musiał, czy będę musiał wrzucać karnistry na przykład w ten sposób? Jak to będzie rozegrane? Właśnie nie wiem, no trzeba się przygotować na wszystkie ewentualności. To sobie zjemy. I tutaj kolejny ładny domku. Czy uda mi się może znaleźć w jakimś takim sensownym tempie ten ostatni schemat, czy znowu będę musiał przeszukać całą wiochę i w ostatnim domu na samym końcu ulicy się okaże, że jest ten schemat, nie? Dobra, tu są ziarna dyni, to mnie nie interesuje, ogóraski. Co tu mamy? Fragmenty kości, niekoniecznie, lina, nie. Dobra, na górę, no to wio. Która jest w ogóle, przepraszam, a widzicie, już jest 21, panie, o! Jest, proszę bardzo, projekcik, tak jak chciałem. No i bardzo dobrze, no godzina się wieczorna już zbliża. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, no dzisiaj znów będzie horda, nie? No czy dziś, czy jutro praktycznie, nie? Bo ta horda się odpala o 12, jakoś tak. Co tu jeszcze mamy? A, dobra, weźmiemy te ziarna arbuza. Dobra, możemy się zwijać. Bo nic ciekawego już tutaj nie znajdziemy. Znaczy ciekawego, nieciekawego. No mógłbym to pozbierać, dlatego że z drugiej strony chomika wysłałem na wakacje, żeby go po prostu nie drażnić, żeby mu smutno nie było i tak dalej. Ale no to, co już tu jestem w stanie zebrać, no to faktycznie jestem też w stanie wytworzyć wszystko, nie? No bo tam patrzyłem, tam i części mechaniczne, i plastiki, wszystko faktycznie można wytworzyć samemu. O, czekajcie, jakiś ząpur jeszcze mnie tu chciał pożegnać. Ja wiem, stary, że ci smutno, że jadę do domu, ale no... Zostań tutaj, nie? Zrzemnij się, wieczór, chłopie, się zbliża. Wiesz jak jest, nie? Dobra, palmy maszynę. Teraz jeszcze byłoby trzeba jakoś z sensem nawrócić. Zobaczymy, czy się uda. No, nawet nie było tragicznie. Drzewka, no, tak myślałem, że zahaczę. Wywiniemy tak. O, właśnie, a jak działają światła? Co tu mamy? Światła przednie. K. No dobra, no to jak k jak światło. Czy to jest oczywiste? My jedziemy tą drogą? Nie, ja bym pojechał i druga w prawo będzie, co nie? Dobra, jedziemy. Jak druga w prawo, to druga w prawo. Jest, jak mi się podoba prędkość w ogóle jazdy tym samochodkiem. Ta ciężarówka jest fantastyczna. Kurde, gdybym ja wiedział, to już bym cisnął tam o wiele wcześniej. No tylko, że tak, no cisnął wcześniej, tylko nie miałbym pewnie odpowiedniej ilości surowców, bo i tak się wyprztykałem. Plastiku jeszcze musiałem dorobić, właśnie, musiałem trochę puch z olejem zmarnować na to, żeby tego plastiku dorobić. Wiadomo, można by się było silić na właśnie przeszukiwanie wiosek, żeby ten plastik znaleźć, no ale jednak chyba kwintesencją tej rozgrywki jest to, żeby osiągnąć jakąś tam właśnie tą samowystarczalność. Już nawet nie chodzi o żywność jako taką samą w sobie. Czekajcie, gdzie jest ten skręt w prawo? A, tu jest. Prr, reniferze. Szalona bestio, ty. Czekajcie, my jedziemy tu. Dobra. Jedziemy tutaj, tu będzie kolejna w prawo i jedziemy do domu. Aj, właśnie, ja będę musiał tą dużą bramę zrobić. Żelazną. A, widzicie, kolejne surowce będą do tematu. Chociaż czekajcie, co ja mam po drodze? Po drodze, jak pojadę, to na pewno mam jaskinię chyba z miedzią. Tylko ja tam byłem wcześniej. Dobra, to jeszcze jej odpuszczę. Później zrobię, myślę, zrobię sobie objazdówkę po wszystkich swoich kopalniach. No i jeszcze musiałbym teraz, tak jak się zastanawiałem, to co wcześniej mówiłem, ja musiałbym też ogarnąć temat
Ołowiu, bo jego mi może jak najbardziej zabraknąć, nie? Czekajcie, bo tu się rozpędziłem trochę jak... O, właśnie. Hyc, tu musimy jechać. Dobrze, dobrze mówię, że tu czas kręcić? Tak, dobrze mówię, że tu czas kręcić. Proszę zostawić te drzewa, kierowniku złoty. Jedziemy tutaj. Najpierw, żebym sobie nie ruszał kamerą. O, tak. Jak nie będę dotykał myszki, to będzie całkiem spoko. Bo mi się wtedy robią zawroty głowy. I nie wiem, co patrzę. Czekajcie, powinienem jeszcze minąć rozjazd w lewo, bo to będzie na kopalnię, na ekstraktory miedzi. Czy po prawej? Dlaczego ja to widzę po prawej? Halo, chwila, moment. Co tu się dzieje? Czemu to widzę po prawej? A, bo tu jest jeszcze jeden zakręt. Dobra, spoko. Jedziemy dalej. Jest ten po lewej. W ogóle przydałaby się minimapka. Choćby takiej najbliższej okolicy. Wiecie, o co chodzi? Gdzieś w lewym górnym rogu, gdzie górnym, dolnym, gdzie bądź właściwie, tak na dobrą sprawę, żeby była właśnie taka mapeczka, bo takie przeklikiwanie ciągle na tą mapę jest takie trochę, nie wiem, upierdliwe. Tyle wam powiem. Ja wiem, że jestem z rzęda, ale czasem po prostu tak jest, że ja sobie muszę pozrzędzić. Jeszcze kawalątek. Zostaw ten las, chłopie. Cóż się tak uparł na te drzewa? Wio bestio, wio ty mój stalowy reniferu. Czekajcie, tu już chyba jest moja chałupa. Ta, moja chałupa, prr. Czekaj, panie, bo tam trzeba jeszcze jakieś w ogóle zjechać w tym kierunku. Ta, no widzę, że chyba będzie trzeba tutaj zrobić odpowiednią wycinkę. Bo i tak jak kto spostrzegawczy zauważył, że poszerzyłem sobie tutaj metraż. Ręczny R. Dobrze, dziękuję bardzo. Aha, no może mi światła tak zgasił, co? O, dobra. Witam serdecznie. Cię powiększyłem tutaj tak dość sporo. O, nawet drzewo mi tutaj wyrosnęło. I roślinki, proszę bardzo. Kurde, ziemnior się pojawił. Tu się kukurydz pojawił, tak? Czy ogórek? Nie, ogórek się tu pojawił, proszę bardzo. Ile czasu zostało? O, godzinka, no to fantastycznie. Może troszkę zdrzemnę i zobaczymy. Chyba ja się wystraszyłem. Kurtka wisiała, myślałem, że tu zompir na mnie czeka. O, i hyc. 7 zompirów, proszę bardzo. 7 zompirów. 7 zompirów. Ta. Tutaj sobie mogę siedzieć. To, no, prawie naprawione. 25 uszkodzeń to nie jest aż tak źle. No, pany zom... O, czekajcie, w sumie jeszcze troszkę inaczej. Może zdążę. Może zdążę i to wszystko nie umrze. Tak jest, bo sobie czapeczkę tutaj dałem. Wiecie, o co chodzi. Zadamy tu, to zadamy tu. Light, o, proszę bardzo, tak, żeby było lepiej widać. Chodźcie, ząpury. Dałem wam dość czasu na przygotowania. Gdzie jesteście, sierściuchy? Tam się nic nie dzieje. Tu się też nic nie dzieje. No, pytanie, kiedy się zacznie coś dziać? 7 ząpurów. I one tak już zaczęły, wiecie, jak już ich było 6. Jak ich było 6, to one już nawet w większych ilościach właśnie się tu zbi... O, właśnie, tak jak teraz widzicie, jeden, drugi, trzeci tam już biegnie. Widzę, że chyba z lewej, o, z lewej też coś się dzieje. No i jeszcze to nie jest złe, nie? Chociaż 200, widzicie, już mi zeszło na 200. A było tylko 5 ząpurów, one wtedy atakują, one wtedy mi to niszczą. O, tu jesteś, sierściuchu, umrzyj. 175, no i jak już byłoby ich więcej, naprawdę, koło dziesiątki. No to byłaby bieda. Ja będę musiał się zastanowić jeszcze tutaj nad... w ogóle nad, nie wiem, zwiększeniem obrony, jak już muszę to przemyśleć, nie? Bo jeszcze tyle dobrze, że faktycznie te ząpury się cisną w to jedno miejsce, tak? Nie wiem, gdzie ja stoję po prostu, czy kwestia tego, żeby zniszczyć tą pułapkę, chociaż nie atakują najsłabszego punktu, bo tak na dobrą sprawę to powinny atakować płot, a nie pułapkę, no więc... Cóż, i tak, i nie. Dobra, to sobie przestawimy. I przestawimy to z powrotem, tak, że pułapka już jest naprawiona. Nie wiem, tu muszę jeszcze przemyśleć jakąś kwestię obrony. Nie wiem, podwójny płot, dwie pułapki, może więcej pułapek. Nie wiem, to się jeszcze zobaczy. O, a tu mam to właśnie, co mówiłem, wincy melonów. Wincy melonów zasadziłem, bo te melony jednak są regeneracyjne, tak? 8 energii drogą nie chodzi. Zawsze to się może przydać.
O, i pan niedźwiedź jeszcze czeka na oskrobanie. Dobra, moi drodzy, ja wam powiem tak. W tym odcineczku to byłoby na tyle. Ciężarówka się znalazła, także jest super ancko i wszystkie schematy technologiczne też są. Także dużo pracy przede mną. Na pewno zostawię sobie jeszcze codzienną hordę, tak jest, żeby zobaczyć, ile jestem w stanie w ogóle wytrzymać tych ząpurów. Jak to wyjdzie? Ja jeszcze się zastanawiam nad tą obroną, także będzie to na pewno temat do rozkminy. Dobrze, tak jak mówiłem, w tym odcineczku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze i jak słupka nie zostawiliście, to też zostawcie. Przyda się w rozwoju kanału jak najbardziej. Także tyle, do zobaczyska, hej!